gadający grzyb. Okej. Okay. Nad gadający grzyb. Wiem, widzę. Gadający grzyb nic mi już nie zaskoczy. Dawaj, pierwsza odpowiedź. Ta widzę. We do believe this life hasn't finished surprising you. Not it's quite a lovely sort of barrier, isn't it? Who doesn't enjoy a gentle breezy motion against one's backside after? Then again, we suspect it's been hoisted up by some not so savory characters, and we happen to know just how to remove it. The only trouble is finding the right sort of clever sort of intrepid sort of person to entrust such a secret to. Here's what we propose. We've a fresh batch of three brain teasers hot off our thinking caps. Okay, czekaj. Zapisz. Find you spirited enough to entrust with the darkest secrets. Dawaj. No. Czekaj, niech skończy gadać, no. A, u mnie nic nie mówi. Już. Jest cicho. Okej. Okay. Czuję, że zdołam. This is better news than the old queen misplacing her thumbscrew. But enough delays. Let us begin. Your first riddle begins thus. The ravenous brute tore down my chartreuse gown, ripped out my silken hair by its roots, wrenched my children from me and fed me to the hogs. Who am I? Kolba kukurydzy. Ta. An ear of corn. Wydaje mi się. An ear of corn fits perfectly. Bravo, bravo, bravissimo. An ear of corn indeed. Can you imagine a sheep in a chartreuse gown? A pumpkin with silken hair? The fantasies of a fool. Now, on to our second riddle. And this one, I cannot lie, I cannot lay. Czekaj, ściśnij mnie, wypaczę czerwone łzy, choć z sercem z kamienia. Piśnia. O to by chodziło. Polityk! Polityk też by pasował. Ma strasznie żeński głosnik na płeć męską. A z drugiej strony jest grzybem, no co ja tutaj... Zapomnij, żeś mówię. Ile? 38? Tak, chyba? 36 chyba. No, coś takiego. No, tak, jakoś tak. Co? Czekaj, długość mojej szyi to również szerokości dwóch roku. Oczu mam o połowę mniej niż jest pół roku. Słynę z tego, że jeśli zbije się w powietrze, a dymi to za późno, wywołam huragan na Dalekim Wschodzie. Co Motyl? Motyl. Tak by to wyglądało. Efekt motyla. Efekt motyla, to jedyne co mi przyszło. Tak. O, okej. Very good. The last person who tried to solve that riddle puffed away in a small impish huff, mumbling about space time, but not... Zigzags. Zigzags, tak. And you crafty little so-and-so. No dawaj, dalej. What would you like to know? One thing we know for certain. This barrier doesn't belong here. The wizard Maradino knew as much when he started poking around here. He developed a spell to remove it, but his fancy was caught elsewhere before he bothered to implement it. Down the spell dropped, and up we scooped it. Unfortunately, we aren't quite human enough to get it to work. But you've proven yourself just the right sort of clever sort of intrepid sort of person we'd love to entrust such a secret to. We thought you'd never ask. What would you like to know? Some call her the Guardian of Lucula. And by our estimations, she's more than earned the title. She's a healing witch. Czekaj, coś mi się schroniło z nagraniem. O nie. Animals and plants alike of this forest. Dobra, moment, muszę zapisać grę. Dawaj, kontynuuj. And she's been here since even before our great 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 great
grandmother, Francisca Toadstool the 44th, can recall. We've long lodged adjacent to her little cabin, and she used to greet us with a how do you do every morning. Te postaci negatywne są tak komicznie negatywne, a pozytywne tak komicznie pozytywne, że po prostu szlak trafia człowieka. No są strasznie przerysowane wszystkie postacie, no. Tu się zgadzam. Ciekawe jak będzie wyglądał, jakby będę grał Liszem w dwójce. Z tego co pamiętam, to chyba Biała Wiedźma generalnie jest pozytywną postacią, tak. Nie? Jest jakaś inna, druga, która jest zła. No, pośredniczka, to jest jej siostra, jest głównym złym. Okej. Somewhere in her cabin, as far as we know. The last we saw her, she and her apprentice Almina were rushing inside, whispering to one another. They seemed rather anxious. Perhaps they knew that those Immaculates were on their trail. A group of them followed some time after and erected the barrier around the cabin. We haven't seen the White Witch or Almina since. No dobra. A scroll? Nie masz go? Powinniśmy dostać zaklęcie chyba, nie? Nie no, powinien być w ekwipunku. Jak on wygląda? Ja nie mam. Nie, chyba dostaliśmy po prostu informację, że mamy znaleźć tego czarodzieja i on nam pomoże. Aha. Ale chodźmy pod barierkę, zobaczymy. Nope. A, to jest jeszcze jedna skrzynka, którą splądrowałem poprzednio, ale w czytaniu chyba jeszcze tego nie zrobiłem. Jeszcze jedne grzyby są do pogadania. No to daj mi fikę, tylko zgarnę złoto z tej skrzyni, bo tam jest tylko ta skrzyni, nic więcej, się depnę i z nimi pogadam, okej? Okay? Mhm. Kurde, człowieku, który gadał z grzybem. Of men and mushroom. Tam. O, tymczasem różdżka. O, tu można z orkami się bić. Tu jest zejście za tą chatką w tak. Dostałeś właśnie ode mnie różdżkę. Gdzie są te grzyby? A, tam. Chodź. Dobra, dajmy z nimi pogadać. Niech ci będzie. Nie, to już wszystko to samo. Oczywiście to samo. Tak. Okay. No. To kopiuj w klej. Nie wiem, o schodź, ale... Da się tędy przejść? Chyba nie. Nope, nie da. Właśnie kliknąłem, żeby tam iść i mnie wysłał w drugą stronę. No dobra. Czekaj, wiesz jak ty sam tych orków stamtąd widzisz? Nie. Bo jakby zacząć walkę stamtąd, to wiesz, można by ich ostrzelać zanim do nas dotrą. No niby tak. Masz jeszcze do mnie tepnąć. Raz. Dziękuję. Okej, okay, zastanówmy się gdzie chcemy iść. Najpierw jeszcze możemy skubalać na północ ten teren. Zanim pójdziemy do tego, pójdziemy się nie tu wiem, z orkami. Nie wszystko tu jest fajne. Zwłaszcza gadające grzyby i te... Alfi. Tak, gadające grzyby i Alfi to zostanie z highlight tego miejsca. Pieniek otwórz. Co? Aha, pieniek otwórz po prawej stronie. Cie? Za rzeką. A. Pięć drzewa. Tylko bądź delikatny, to może być moja rodzina. Nie. To on... Wiesz co z... Z tego, z sęków wydaje się być inny niż ty. Okej. Okay. Okej, okay, co my tu mamy? O, patrz! To ten, co pilnuje mostu, pamiętasz go? Nie, tego nie pamiętam. Nie pamiętam, czekaj. Ale znaleźliśmy jego kupę. How could it be? My life is dear me. Why?
Bo też fajnie gada, może zostawić, niech gada sobie. Humans hate me, for I must take their gold for no good reason at all. Even among my own, I find no complaints, though I was happy. A girl, one of your very own kind, used to pass by. It's all the goblins' fault. They cut the ropes to prevent you humans from going to the mines below. We asked for toll because our king commands. Nie dajesz mu skończyć gadać. He's mad for gold. All his senses crave it. Gold is his life, and therefore it is my life too. Even though I care more for the daisies in the fields than I could ever care for cold, dead metal, no matter how pretty its luster. He is the king of Lucula Forest, and a most formidable troll indeed. I do not even like to talk about him, for fear he might find out and crush my skull like a walnut. Archibald, though, Archibald may be willing to speak. His fine mind makes him bold. Find Archibald, a proud troll and troll father, if you wish to know about the king. 1,000 gold coins, such is... Trochę dużo chce. No, we're not gonna pay to cross a broken bridge. Indeed, we are not. The mere notion is absurd. So you will not pay? I can hardly blame you. Though... Chociaż jest rozsądek, żeby nie próbować. Like she left me, my bunny lass. Okej. Okay. Kubek wina. Masz pieniu. Wypijmy za błędy na górze. Ach, nie ma drugiego. O, to nieważne. Kurde, muszę jak ten, jak designated driver napić się soku jabłkowego. Tak, jabłkowe leczy więcej niż wino. Tak. Czemu z nim gadasz? Bo gadali o tej kobicie, która gadała z trolem. Nie zwróciłem uwagi, jak miała na imię i liczyłem, że mi powtórzy. Amelia, czy jakoś tak, ty? Jak? Amelia? Dobrze mówię? To pomocniczka pośredniczki. Znaczy nie pośredniczka tej białej wiedźmy. No i dupa. A, to mi się pomyliło. Dobra, no to chodźmy to dalej. Mamy most. Na dole pająki, pajęczyny, pająki będą. Tak, bo tam jeszcze nie idziemy, bo tam jest tutaj pustynia i ten NPC z dziwnym sprzętem. Tak, widzę właśnie. Tutaj co jest? Tutaj chyba są gdzieś orkowie dalej też. Widzę truciznę. No chodźmy. Goblin pijany nektarem. Kupię alkoholowe. A, one tam będą się piły, bo one tam są te. Kopiny. One są strzarmowane przez te kwiaty. Jakby dało się tą beczkę oleju tam jakoś przerzucić. Teleportacją? Nie mam. Mam pomysł. Another one for the collection. Beczkomancja. Dobra. Dobra, ja podbiegam. Załatwione. Czekaj, kurde, co nie zapisać jeszcze. Podbiegam. Dobra, dawaj. Gotuj się na śmierć, nie? Na razie ty się kurde gotujesz, chłopcze. Chyba całkiem okej, co? No, dobry początek. Czemu one nie płoną bardziej? Kurde, jakbym ja takie coś zrobił, to bym stracił 3/4 HP. No nie? Ponieważ przeszedłem 3 pola na tam, gdzie jest ogień. Okej, dobra, ten to obrywa, dodaję słabo. No ten już bardziej. On się tam ugotuje chyba. Nie, wyszedł. No cóż. A bo one spijały nektar z kwiatka. Tak. Dobra, to robi sens.
No to cały czas czekają. Raz za razem. Patyczne całkiem i mają takie miecze, jak ty byś chciał. Ten jeden ma po prawej. Efekt choroby. Flakon z olejem. Guess what? Kurwa. Podejście drugie. Podejście trzecie. Chcesz, żebyś w ogień trafił. No, I'm done. Jestem pod wrażeniem, Zed. No, Madora klepie ładnie. Yep. Teraz nasz super ziomek. Co może zrobić super ziomek fajnego? Może błyskawicą sobie skoczyć na przykład. Po co? Gdzie? Na jaj. Nie, umrze. Nie chcę spalić kolejnego zwoju. Niech po prostu klepnie. No okej, okay, dobra. To spoko. Spokojnie. Dobra, zobaczmy sobie, co się dalej stanie. Zrobiliśmy sobie całkiem ładną zasłonę między tymi. Co może być Madora? Udawać, że jest groźna. Nie musi udawać. Ha! What? No pijany jest, zostaw go. Napił się. Nektar. Okej. Okay. I przypalił przy okazji. I ten też pobiegnie po nektar? Nie, on zrobi coś. Coś zrobił. Explodną Madorę, ten się zjarał. Zobacz, wiesz, że w niego rzucałem. Zbackstabuj go kosturem! 70% szans na trafienie, to zły pomysł. 70? 70. No to wiesz, nie aż tak źle. Wolę go strzelić, wiesz? No tak, bo to jest 100% trafienia i takie same obrażenia. Czytaj nędzne. Dobra. Ale mu trzeba by było wbić bronie dwuręczne. Żeby mógł kosturem bić. Nawet nieźle. Czemu we mnie? Zostaw. Poczułem z nowej zasłony dymnej. Dobra, jego chyba dobijecie. Fejt. Proszę. No. A całkiem sporo expa leci, kurde, za tych przeciwników. Naprawdę sporo. Tak naprawdę fajnie, całkiem szybko ten expa nam idzie, no. W porównaniu do tego, co było wcześniej, to kurde. No tak, tam było za gości, wiesz, 300, to jest 1900. Co ja ci mogę teraz zrobić, Lego? Jak tylko wbije poziom, czemu zwiększyć poziom. Kurde, nie no, trzeba hydrozofię zwiększyć, żeby miał drugie zaklęcie leczące, ale. Ten, ale to, że nie ma teleportacji. No się muszę po tym dalej ubiegać. Here you go. Magią go. A, ten już masz kościa za plecami. Nice. Critical hit. O nie! Au. Dobra. No chociaż nie mogę płonąć, więc tuzik.
Coś nie tak? No nie mogę strzelić, bo cel jest niewidoczny, a nie mogę strzelić w kierunku, bo przecież... Bo za mały zasięg. No dobra, no to... Nie no, zasięg jest okej. Okay. O! Pięknie. Piekło. Jednego kwiatka mniej. Dobra, skorzystam z tego, że nie mogę płonąć, po prostu stąd wyjdę. I sprawdzę tę beczkę. Dzięki. I tą skrzynkę. O, dzięki. No i co, no to zostawiam resztę roboty wam, no bo z tego gościa można za zasłony bić dymnej i go sklepać i mieć spokój. Jeszcze więcej dymu. Heal. Tak jak klepanie przez zasłony dymną na Hama. Już słyszę jak takie, jak ten kwiat po drugiej stronie trzęsie nas tymi swoimi farfoslami. This isn't fair! Dobra. Cztery dopchnięć, złoto. Deszcz by się przydał, ale to nie ma deszczu, nie? Nie ma deszcz, dawaj deszcz, żeby mi rzuć. Nauczyłem go deszczu, bo uznałem, że się będzie przydawał. No. No i tam jest jeszcze jeden kontener. O! Tam jest drugi troll. Trzymaj pieniądze, oprzeć tę różdżkę. I takie karwasz na sprzedaż i mam dwa granaty. To ty mi za różdżkę wysłałeś. Elektryczną. Oh yeah. Może. Okej, to jest tutaj są te pułapki. Chciałem sobie różdżkę ognistą, ale różdżka ognista by się przydała w sumie. Rzuciłem mnie healem. W sensie w moją postać. I didn't know no. Idziemy pogadać z drugim trolem? Ja najpierw pójdę tutaj pod prąd rzeki bólu. Biegnij! Tę pułapkę możesz się rozbroić. Po prostu ją minę. Czemu exp? To jest jakiś jeszcze rozbrojenie pułapek? To jest. Nie. A może i nie ma. Ech. Ale mniejsza szansa, że ktoś w to wejdzie później. Zyknąłeś. A tam jest jakaś nagroda na szczycie za przejście? Tak, jest skrzynka. Dźwignia jakaś. Nie wyłączająca wszystkich pułapki. Ścieżka bólu dla ciebie, ale zryw. To strzela te stopy. Strzela te stopy, mówię. Co jest? Nie mogę. Czemu nie mogę? A. Au. Nie dobiegłem. Powtarzam, nie dobiegłem. Przytuję grę. Czekaj, spróbujemy cię wskrzesić. I co, postawisz koło tego, koło pułapki? Znaczy koło skrzynki? Tak? Chyba się udało, Zed. Masz już te? Okej, cztery itemy. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. I tutaj była lawa. Ta. Tutaj była lawa, pieniu. Więc w momencie, jak się ruszyłem, to po prostu, wiesz... Gdzie zrobiłeś save'a? Przed wejściem tutaj. No to... Chyba nie warto. Zdecydowanie nie. W tej skrzyni jest... złom.
saying charitably. Poczekajmy, aż będziemy mieć teleportację. Rzucisz mu tam na górę i tyle. No idziemy w prawo do trona. Yep. Chcesz pierwszy iść? Mhm. On ma świnie. Które jedzą gobliny. Grzdek. Terek. Co on tutaj ma ciekawego? Inicjatywa, odpowiednią odpowiedź na ciszenie, granat dymny, złoto. Ty czujesz, że będę musiał go zaatakować, prawda? Czekaj. To prawie tak Szczygony trochę by nie obawiał się rozmawiać o swoim władcy, manipulacja. Mów, jak będę miał go bić. Czekaj, właśnie go zmanipulowałem. Tak go zabijemy, prawda? Chyba tak. Powiedz, jak mam go zaatakować. Dawaj. Bym mu nic nie zrobił? No to wychodzi. Feuer, feuer. Co? No... Bird bear! Dobra, prosiaka położymy. Leżeć, prosiak. I sobie stanę po prostu tutaj. Wystawię się, żeby być tankiem, jak trzeba. Czy on ma powiedział, że nie ma... No, głowy do magii. On okłamał nas! Okłamał nas troll, pieniu! Rzucaj w niego ogniem. Rzucaj w niego ogniem, mówisz, Zef. Nie posiadam rzucenia ognia. Chociaż mogę z różdżki strzelić po prostu. Tak, w ziemię pierdolniesz to. Tak? W ziemię, w ziemię. Nie podpaliłeś go. Jeżeli byś go podpalił, to wtedy by się podpiło wszystko, ale... Kurwa! Zapominam, że to jest nie na cel, tylko się odpala od razu. Dobrze, że nie widzisz mojej miny w tym momencie. Pytaj grę może. No, zobaczmy jak to pójdzie. Dawaj dalej. Nawet nie wczytamy jak ten, jak okażesz, jest totalny syf. Zobacz, ile mu zrobiłem obrażeń. No dobra.